Patrzcie, co się tutaj wydarzyło. Złamało się drzewo. I to spore. Hello, dzisiaj witam Was z Ustrzyk Górnych. Wybierając się na Połoninę Caryńską, chciałem Wam zaprezentować piękną złotą jesień. Ale wyszło trochę inaczej. I jest i złota jesień. Tam natomiast Ustrzyki Górne. Spowite mgłą. Podobno dziadki palą fajki, jak tak paruje. Tak tylko słyszałem. Skarpetka. W okolicach godziny 10 miało przestawać padać. Tymczasem jest już prawie 15 po, a mam wrażenie, jakby padało coraz mocniej. O! Jaki fajny grzybek. Patrzcie, co się tutaj wydarzyło. Złamało się drzewo. I to spore. Tam jest jego kolejna część oparta o inne drzewo. Ja nie mogę. Ono było troszkę spróchniałe. Tutaj w ogóle korzenie. A, to inne drzewo. Korzenie są z tego drzewa. O. Ha. Ciekawe. I to akurat przez to drzewo położyło się w poprzek szlaku. Powiem Wam, że ostatni tydzień, no tak 4 dni to na pewno, to w Bieszczadach był taki wicher, że po prostu z połoniny to by chyba zwiało. No, kamienie do plecaka trzeba by było sobie wrzucać, żeby się na nich utrzymać. Poważnie, masakryczne wiatry były. Pewnie wtedy to drzewo się złamało. Dobra, nie mam tu za bardzo jak nagrywać w ten sposób, bo jest wąski szlak. Cięcie. No, jest i trochę złotej jesieni. I przy okazji rzeczywiście przestało padać. A to, co kapie, to kapie tylko z liści pod wpływem wiatru. Taka mała rada. Termos zawsze warto mieć w reklamówce.
Nie zdarzyło mi się, żeby mi się herbata w plecaku rozlała, co prawda, aczkolwiek lepiej termos też odkręcać w taki sposób. Właśnie dlatego. Przesłodziłem czy nie? Nie. Także wasze zdrówko. Coś pięknego. No niestety, mleczko. Tego się właśnie obawiałem. Patrzcie. Pierwszy w tym roku śnieg. A miałem takie wrażenie właśnie, wychodząc tutaj, że coś mi przed oczami, jakieś białe kropki latają. A to pierwszy w tym roku śnieg. W ogóle bodaj wczoraj czytałem, że właśnie po ukraińskiej stronie spadł pierwszy śnieg w górach. Także o, spadła mi śnieżynka na nos. Tu w ogóle na kurtce widać też. Pięknie jest. Ale z powrotem trzeba kurtkę założyć. Bo tu już jest troszkę chłodniej i do tego dochodzi delikatny, ale szpiczasty wiaterek. No, cięcie. Dotarłem do tego miejsca, w którym na wiosnę tego roku płonęła połonina. Są tutaj takie oto zwęglone pozostałości, ale jak widać, przyroda się odradza bardzo szybko. Dużo nowej zieleniny. Oto dotarłem na szczyt. W zasadzie na pierwszy ze szczytów Połoniny Careńskiej. Jestem 1234 metry. Właśnie najwyższy szczyt jest tutaj. 1300 bez 3 metrów. Dzieli mnie od niego jakieś pół godziny. Ostatni raz, niecałe 2 lata temu, gdy byłem na Careńskiej, to następnie poszedłem w tym kierunku, do wsi Careńskie. Natomiast mam inne plany i w zasadzie, nie robiąc sobie nawet przystanku, idę dalej do najwyższego ze szczytów Połoniny Careńskiej. Thank you.
No i tutaj to musiało mocniej się jarać. Ale tak, tak też w różnych artykułach było, że tu właśnie zaraz pod szczytem był największy pożar. No właśnie też jestem jakieś 5, może 10 minut pod szczytem. Od szczytu. Sobie wezmę. W dobrym stanie, nie podarty chyba. Później to ocenię. Najwyżej go wyrzucę do kosza. Wow. Coś niesamowitego. Jaka tutaj ściana jest z mgły. A tutaj prześwitują brzegi górne w pięknej jesiennej szacie graficznej. Idę sobie zamyślony, skupiony na tym, co robię, patrzę sobie w ziemię i nagle wow. Po prostu tak wyglądają cuda. To jest cud. I z powrotem w lesie. Kolejna wiata, w której zrobiłem sobie dosłownie minutkę przerwy i w której zostawię taki oto swój kamyczek. Nawet nie wiedziałem, że na początku szlaku od strony brzegów górnych znajduje się cmentarz. Tutaj mamy ewidentnie miejsce po cerkwi. Tam natomiast wystają nagrobki. Ale niestety za 20 minut mam busa, więc nie za bardzo mam czas, żeby to nagrać. Ale jako, że znów na Caryńskiej nie było widoczków, tak jak niecałe 2 lata temu, to jeszcze będę tu musiał kiedyś wrócić i nagrać kolejny film. O, teraz widać nagrobki. Boziu. Coś pięknego.
Chciałem wam pokazać jesień złotą polską i też to uczyniłem, a przy okazji po drodze pokazując pierwszy w tym roku śnieg, być może pierwszy w całej Polsce, kto wie. A tymczasem dzięki, pozdro i tymczasem. Ale piękny maluszek. Piękny.